Kamil, oglądaliśmy dwie różne drużyny Puszczy w tym meczu, bo w pierwszej połowie, kiedy prowadziliśmy, mogliśmy zdobyć kolejne bramki, natomiast w drugiej połowie zabrakło nam siły rażenia. Czy taki był plan, żeby wycofać się w tej drugiej połowie i bronić tego wyniku? Nie powiedziałbym, że cała druga połowa tak wyglądała, bo paradoksalnie do tej czerwonej kartki wydaje mi się, że Radomek nam za bardzo nie zagrażał i kontrolowaliśmy ten mecz. No, po tej czerwonej kartce, no praktycznie minuta, taka bramka i na pewno jest to trudne, ale mieliśmy też dużo czasu, żeby jeszcze ten mecz odwrócić. Co w takim razie myślisz, że najbardziej zawiniło? Czy jesteście już po jakiejś wstępnej analizie, czy dopiero na wnioski przyjdzie czas? Nie, nie jesteśmy po analizie. Takie rozmowy na gorąco często są po prostu podsycone emocjami i raczej o takiej chłodnej analizie nie ma mowy, więc na pewno jest duża złość, rozczarowanie i smutek, można powiedzieć, bo czujemy się trochę jak po porażce, a gdzieś tam ten punkt zdobywamy. No ale w naszej sytuacji można powiedzieć jeszcze po takim przebiegu meczu, że ten punkt jest jak porażka. Teraz następny mecz to Ruch Chorzów. Czy tutaj już wiecie, jak będziecie chcieli zagrać, czy na tę chwilę jeszcze w ogóle nie rozmawiacie i nie myślicie o następnym spotkaniu? No, skupiliśmy się na Radomiaku. Jesteśmy świeżo po meczu, więc na razie na początku na pewno będzie analiza meczu z Radomiakiem i trzeba podnieść głowy i przygotować się do meczu z Ruchem. No, zobaczymy, jak ułożą się inne mecze, ale w naszej sytuacji no, każdy mecz jest teraz na wagę złota, każdy punkt, a szczególnie te trzy, bo mi się wydaje, że jeżeli zdobędziemy w końcu te pierwsze trzy punkty w tym roku, co idzie nam strasznie opornie, to można powiedzieć, tak przysłowiowo nas puści i będziemy w stanie zanotować serię, co myślę byłoby nam bardzo potrzebne. Chyba najbardziej w to wierzą kibice, bo wspominałeś o tym, że czujecie się, jakbyście ten mecz przegrali mimo tego zdobytego punktu. Natomiast z boiska pewnie dało się czuć to wsparcie, jakie macie od kibiców, którzy przyjeżdżają z Niepołomic do Krakowa. Tak, kibice zawsze nas wspierają, jeżdżą za nami też na wyjazdy. Duży szacunek dla nich. Dzisiaj też mimo świąt sporo kibiców się pojawiło, także za to możemy tylko podziękować, a my też spróbujemy odwdzięczyć się w następnym meczu zwycięstwem. Dzięki, Kamil. Liczymy na trzy punkty oczywiście i życzymy powodzenia w meczu z Ruchem.